confess, we'll burn us out. We walk the wire loves. Don't make me read your mind. Dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w poniedziałek. Jezu, kleję się od tego. Jasiu montuje dzisiaj swój pierwszy film. Drugi. No drugi, no, ale tamten to wiesz. Także zapraszamy na kanał Jasia. Co? Co masz? Ała, no podrapane. A co, boli ci to? Aj, Fenek, ja mam ten, ja mam peeling, nie przyklej się. Mam peeling na buzi. Co? Ubieraj się, ja zaraz pojadę po bułki, tylko ten tam wyjdzie z tej łazienki. W ogóle mam kleszcza na nodze, nie? Gdzie? Tu. No, mam kleszcza. Wbił się Mendoza i jemu dupa rośnie już. No, ale ty też miałeś wtedy, pamiętasz? Ja muszę go w ten... Ja mam chyba trzy kleszcze w życiu. Wyjąć. Daj Jasiu mi Octaniceptio, ja popsikam to sobie. Masakę. Kurde, nie wiem, czy udało mi się to wyciągnąć. Bo ja to pensetą próbowałam. Mam nadzieję, że nic mi tu nie urośnie więcej. Ale ogólnie masakra z kleszczami. W tym roku jest tyle kleszczy. Łóżka pościelcie, tak? Idę sobie kawę zrobić, ja pojadę po bułki zaraz. Tutaj na ten słup i tam na drzewo, bo tam w te krzaki ja tam nie będę wchodzić. Ja muszę stamtąd chyba to zdjąć. W ogóle to zdejmę. A daj tą kosiarkę, ja ją odpalę ci. Tu przyjecie. Tutaj pełno rośnie tych pokrzyw i wszystkiego i tu ciężko się wchodzi. Muszę to zdjąć. Dobra, tutaj będę wywieszać zupełnie. Tak sobie to połączyłam. O! Sushi wszedł do wody, jemu jest gorąco. Mogę też? Jo! Ty jesteś chyba niepoważny. Jasiu, spodenki sobie ubierz. Sushi, idź dalej, się wykąp. Pimpuś, ty chcesz też? Pimpka to czy mama, pimpka to wyrzucić trzeba. No, żeby on mnie ugryzł. Pimpek sobie myśli, co temu odwaliło. Uważaj, Fenek, on cię chlapie. Dobra, pranie powieszone. Ja mam nadzieję, że to bardzo szybko wyschnie. Chłopcy poszli rąbać, bo Frankowi się znudziło koszenie. Sobie przyniosłam tą linkę, ale ona mi niepotrzebna. Idę kosić. Pokoszę tutaj tą trawę tak porządnie. Tu w ogóle muszę później te gałęzie pociąć też jednego dnia, to wszystko tu posprzątać. Także ja, słuchajcie, mam tyle pracy. Szkoda mi, kurde, tych pszczółek, bo one zbierają kwiat z tych kwiatków. O, pszczółki tu są, Sushi, widzisz? Pszczółeczki. A ja im te kwiatki skoszę. I z czego one będą zbierać? No niestety, tam gdzieś indziej będą, tutaj zresztą jest dużo mlecz. No, więc ja pokoszę trochę trawę, trochę się poopalam, ściągnę bluzkę. Jest piękne słońce, jest naprawdę tak mega ciepło. Muszę sobie spodenki wyszukać i już w spodenkach śmigać, żeby też trochę nogi opalić, a nie ciągle bladziochem być. Pokoszę tak, wiecie, tutaj nad stawem muszę skosić, bo tutaj ogólnie ten staw się jakoś tak dziwnie osuwa, wszystko schodzi na bok. I boję się, żeby chłopcy tutaj kosili, więc ja tak podjeżdżam do przodu i do tyłu na takiej zasadzie, bo boję się, że to spadnie, nie? Że tam ryby mają wybrane pod spodem ziemię. No, skoszę tutaj, wtedy co? Wtedy pójdę do szklarni, tam zasiać, zrobić do końca. Może do ogródka chwilę pójdę, zobaczę. No, taki plan dzisiaj, słuchajcie, taki spokojny dzień. Pięknie, naprawdę, dzisiaj jest super ancko. To tutaj też, kurde, się przechyla. Sushi, ty zaraz wpadniesz. Ty zaraz wpadniesz do tej wody. Sushi co chwila wchodzi do wody i się...
się ochładza, spędzi go wszystko. Nie podchodź, idź się indziej, idź gdzie indziej, nie nad moją kawą. A ja sobie zrobiłam kawę mrożoną taką, ala, i wzięłam moje lody, bo ja kupiłam ostatnio, pamiętacie, 3 opakowania lodów. Ja nawet nie zdążyłam ich otworzyć i zacząć jeść, bo jakoś tak nie miałam ochoty. Wtedy tego dnia, co chciałam, to nie otworzyłam, to chłopcy tylko sobie otworzyli. No i wyszło na to, że oni zjedli prawie wszystkie opakowania, więc ja dzisiaj sobie zjem. Dobra, słuchajcie. Ja się zabrałam za koszenie. Tak jak już mówiłam wam, że Franek chwilę pokosił i już mu się nie chce. I robię tu porządek z tą pompą. Muszę w ogóle zdjąć tą objemkę i ten wąż wykorzystać. Zostawić go sobie, bo on jest dobry. Ta pompa jest do wywalenia, ona już w ogóle nie działa. No i tutaj muszę posprzątać te rzeczy, żeby fajnie skosić sobie tą trawę, tutaj wszystko pozbierać, śmieci, jakieś nieśmieci, pierdoły, żeby mi się kosiarka nie zepsuła. A tutaj siekierkę. I tak, już jest 15, też zrobiłam ogień, żeby woda się zagrzała do kąpieli dla chłopaków. Oni oczywiście co? Mieli drzewo rąbać, ale przyszli na trampolinę znowu skakać. To tutaj muszę posprzątać też. I tutaj też pokosić tą całą trawę. Wezmę siekierkę i chyba te drzewka pościnam. Albo chłopaków poproszę. O, oni nie lubią robić jednej rzeczy długo. Tak jak dzieci, no wiadomo. Wezmę ich, żeby to pościnali te samosiejki, czy jak to tam się nazywa. Feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gonna do it all again.
co, Pimpuś, idziemy robić obiad? Idę zrobić obiad, bo kurde. A, dziobak przyszedł. Dziobaku, ty mi tu nie wchodź, bo ty tutaj stanowisz zagrożenie dla moich warzywek. Dobra, idę zrobić ten obiad, słuchajcie. Stój tu. Nie spadaj. Później jeszcze przyjdę i tutaj zobaczę, jak chłopakom się uda to wszystko pościnać. To tutaj fajnie po kosze, tak żeby było tu przejście. A później, bo wiecie, te krzaki tutaj później urosną, te chwasty i tak dalej. A jak ja to będę kosić, to z czasem ta trawa się wybije, mam nadzieję przynajmniej. No, wiem, że trzeba by było to zorać, skopać i zasiać trawę, ale te chwasty i tak przejdą górą. A jak ja to będę kosić, to naprawdę myślę, że w końcu trawa się zagęści. No, idę nałożyć na ogień. W ogóle jeszcze muszę wypiec sobie koszulę, kurde, do pracy. Słuchajcie, obiad zjedzony, jeden schabowy został. Ja tutaj w międzyczasie zalałam piekarnik tym Hapwin. Muszę wyłączyć, bo znowu mi zablokują prawa. No, zaraz będę sobie koszulę prasować, nastawię zmywarkę. No i tym Hapwinem wypsikałam piekarnik i patrzcie, jak ładnie to zeszło. Jutro, ja wiem, ja nie powinnam tego zostawiać na noc, ale ja idę do pracy. I czekajcie. O, tym. I skończyło mi się to. A jutro, jak przyjadę, to umyję ten piekarnik. Muszę wrzucić kapsułkę. W ogóle kończą mi się kapsułki do zmywarki. No i sprzątnąć stół, umyć tutaj te rzeczy i się szykować do pracy. Dzień dobry kochani, witajcie w... Co dzisiaj w ogóle jest? Kurczę, wtorek chyba? Nie wiem, wtorek, tak mi się wydaje. Jestem po nocce i nie pamiętam, co dzisiaj za dzień. No kolejnego dnia po prostu. Cześć sushi. Jasiu, co dzisiaj jest za dzień? Ja jestem przez te wszystkie święta pochrzaniona. Jaki? Wtorek, nie? Kurde, ja jestem przez te wszystkie święta pochrzaniona dniami, nie? Naprawdę. Chłopaki nie chodzą do szkoły i jakieś takie zregulowanie kalendarza nastąpiło. No. A ja przez te nocki to też jakoś tak... mi się wydaje, że jeszcze jest wczorajszy dzień i w ogóle wydaje mi się, że jest niedziela jakoś. Nie wiem. Co? Nie udawaj. Co? Co udajecie, co? Połóż się, Franek. Dobrze, Franek, za chwilę. Połóż się. Jest zimno. Połóż się. Jeszcze odpocznij. Do której wy siedzieliście? Pewno do 12 w nocy na YouTubie? Nie. Nie? Ty byś nie spał tak, jakbyś ty nie siedział długo. Bo ty się budzisz zawsze o 6. Nie spałem. Nie spałeś? Aha. Thank you.
spadanek nie przesadzaj, ty sam sobie już weź ubranie, tak? Spodenki ubierzcie, bo dzisiaj jest ciepło. Nie tej gazowanej. To jest gazowana. Janek, czy ty się już ubrałeś? Nie.
odłożyć. Odłóż to w tej sekundzie. Nie, tutaj proszę odłożyć to. Przez śniadania jeszcze nie jadłeś. Więc nic nie kupuję. No jeszcze to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Śniadanie mamy zjeść, a nie pączka. Pączki kupiłam na później. Czego ty nie rozumiesz? Pytam cię. Czego ty nie rozumiesz? Jasio. Słucham? Co się mówi? Dobra kochani, dzisiaj taki dzień trochę zabiegany. Ogarnęłam parę spraw swoich. Ogarnęłam siebie. No i teraz zawiozłam Jaśka na trening. Idziemy z Frankiem na zakupy. Dzisiaj jest taki ruch. Dzisiaj jest tyle. Jezu, jaki ja mam make-up dzisiaj. Dzisiaj ja wyglądam, jakbym ja miała oczy podbite. No, ale takie różowe sobie zrobiłam, na różowo się ubrałam, tak wiecie. I co? Głowa mnie boli, to po pierwsze, bo jestem niewyspana. Po drugie, idziemy na zakupy i mam nadzieję, że tam nie będzie dużo ludzi, bo wtedy, nie wiem, się wkurzę. Pojedziemy tam do tej biedy. No. Janek zasnął. Oczywiście dzisiaj jest 28,5 stopnia ciepła, nie? To jest taki upał. Dobrze, że ja mam klimatyzację sprawną. Bo ja nie wiem. Naprawdę, co to jest za upał? Co to jest za pogoda? Nie no, super. Naprawdę się cieszę, ale takie skoki tych temperatur, że jednego dnia jest zimno 7 stopni, drugiego dnia 30, no ja pierdzielę. To jest, mnie to przeraża, nie? Bo przez takie skoki temperatur mogą się pojawić różne zjawiska atmosferyczne i tak dalej, więc wiecie, trochę mnie to jednak przeraża, ten fakt. Jezu, ja miałam ta, aha, jeszcze muszę zawieźć właśnie, czy my zdążymy ten plecak Jasia i tą pościel do zeszycia, bo ostatnio mi się nie udało do wszycia tych zamków. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze, że tam chyba do 16. I wtedy do tej biedy. Ja wam dzisiaj obiecałam live'a, ale ja nie wiem, kurde, jestem tak zmęczona. Ja przecież tam zasnę na tym live'ie. Chciałam jeszcze paznokcie sobie zrobić dzisiaj. Też raczej ich nie będę robić, jeśli już to jutro. Może jutro z rana sobie zacznę je robić. Nie wiem, kurde. A jak jest ładnie, to też mi jest szkoda dnia zwyczajnie, nie? Żeby tracić go na robienie paznokci. To wolę wieczór tracić. Ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Boże, jestem tak wymęczona dzisiaj, nie? To w ogóle się nie mieści w głowie. My byliśmy na tych zakupach. Jasiu też cały mokry. Jaki ty jesteś czarny po tym treningu, idź zobacz do lustra, ale zamarzalkę zamknij, jesteś po prostu czarny od tego potu. Nie od potu, czego? Dobrze, odejdź, ja chcę torebkę do szafy schować. A ja jestem dzisiaj już po prostu wykończona. Naprawdę, padam. No, ale weź to sobie postaw bliżej zamrażarki. Tutaj. Tutaj. I od razu wkładaj, bo ta zamrażarka się zepsuje kiedyś w końcu. No, kupiliśmy masę lodów. I z tych pudełek to też wyciągnij. Bo to tylko miejsce zawadza. Oj, rozpuściłem. No, wkładaj je tam. Bo to Franek otworzył. Albo nie.
Aj. Tak to jest. No, tylko żeby te lody na jakiś czas starczyły, nie? Nie na dwa dni, chociażby na tydzień albo i dłużej, ej, bez przesady. Dziennie jednego masz tu, wyciągnij z tego pudła. A to są moje i tych mi nie tykać. Tak? Dotarło? No i kostki lodu do picia sobie też zrobimy. One się tam do nich nie kładź, tu je gdzieś włóż. Albo otwórz tam szufladę może. No. I zamknij szybko, co to się zamrozi. No tu jest pełno wody. Możesz, co ty idziesz odpocząć? Ja pójdę za chwilę ten ogień zrobić, ja tylko nagram ten hall. I ja się przebiorę z podemki i pójdę ten ogień zrobić. Coś do jedzenia by się przydało, nie? Ja ogólnie jestem głodna. Ale ja się odpoczywać, to znaczy odpoczywać, a nie grać. Ja... Więc tak, słuchajcie, dzisiaj pół dnia w rozjazdach, naprawdę. I ja od tego, ja uwielbiam jeździć samochodem, jak jestem wypoczęta, ale jak jestem zmęczona, to nie cierpię. Jeszcze karpatka stoi do zrobienia już od tygodnia. I ja nie miałam czasu. Pędzle umyłam dzisiaj, żeby wam jutro pokazać gąbeczki. A ja się świecę po prostu niemiłosiernie dzisiaj. Ale cóż. Tak, hol zakupowy z biedy. Trzy papryki. Takie to są pomarańczowo-czerwone. Czekajcie, za wysoko coś tutaj jest. O tak, tak pokażemy. Nie będzie mnie widać, ale będzie widać zakupy. Takie ci psiki. W sumie poszliśmy po kiełbasę i po wodę, a jak zwykle wyszliśmy z dwiema siatami rzeczy, no i w sumie te lody też chciałam kupić. A chusteczki dezynfekujące. Są też takie do łazienki, a ja te dezynfekujące wzięłam, bo chcę poprzecierać te szafki, fronty tych szafek, bo są całe pociapane od rąk i niestety to widać, ale nie wiem kiedy to zrobię, ale kiedyś to zrobię. Wino grona się wysypują. Kilka pomidorów. 5 pomidorów malinowych. Takie aktimelki duże wziął Franek. Picie. Ja wzięłam sobie 2 serki wiejskie. Dobra, co dalej? Płyn do płukania. Jogurt, ten mój ulubiony, wziąłam sobie do pracy, jak pójdę. Jutro idę znowu na nockę. Jutro jest środa, ale ja idę, no bo nie mamy basenu, więc napisałam, że mogę pójść. Chusteczki. I tak, co tutaj jeszcze? Aha, ten serek wiejski. Duży arbuz. Jutro sobie zrobimy zamiast obiadu grilla. Antipasti. Jedno i drugie. Ja uwielbiam to antipasti. Nutella.
A miałam nie kupować już nigdy więcej Nutelli. Sól. Co tutaj mamy? Takie dwa jogurciki z tymi kuleczkami. I kiełbasy na grilla. Takie nacinane, sweet chili. I tutaj skala ostrości to jest 1, czyli one są lekko ostre. Dalej, kiełbasa brocka z takiej serii Big House Sokołów. Nie miałam tego jeszcze nigdy chyba. I tutaj druga taka typowo na grilla. Tutaj kiełbaski z boczkiem i z serem. Też z tej serii Big House. Wzięłam sobie konfiturę wiśniową, ale tutaj tych wiśni jest tyle, co by kot napłakał i ja w tym roku muszę sobie zrobić dżem z wiśni, po prostu jak będę miała moje, a jeżeli nie, to sobie kupię chociaż dwa koszyczki, żeby porobić sobie, albo od kogoś sobie załatwię. Płatki. Wzięłam taką kolę z tym barku o smaku limonki i wzięłam sobie, słuchajcie, takie piwa. Coś takiego, bo moje ulubione piwo to jest to, Garaż cytrynowe. Ale jedno, jedyne piwo się zostało, w ogóle chciałam wam to nagrać, ale tyle ludzi w tej Biedronce było, że alkohole były tak wykupione, że nie macie pojęcia. Ludzie naprawdę się przygotowali na tą majówkę. A ja wzięłam sobie właśnie 3 takie piwa Captain Jack Mango. Może być to takie fajne, orzeźwiające. No, ale wiadomo, nie wiem. Dzisiaj na pewno nie wypiję, bo po co? Dzisiaj dałabym zasnęła. I to nie byłoby dobrze. Jutro też nie, bo idę do pracy. Więc może w czwartek jeszcze sobie zrobimy grilla. Zobaczę, jak to wyjdzie. Więc może w czwartek sobie jedno albo dwa wypiję. No. I tak. Ale moje ulubione póki co jest ten Garaż cytrynowy. Nie bardzo dobre. To jest takie... To jest fajne gazowane i takie orzeźwiające. A to zobaczymy. Mango może być... Może być ciekawe. Tylko ja nie lubię takich bardzo słodkich. Tylko właśnie takie bardziej orzeźwiające. No. I to tyle, słuchajcie. Całe zakupy. Ja idę się przebrać. Pochowam te rzeczy. Do lodówki i nie tylko. Przebiorę się w dres. Ściągnę tą bluzkę, bo już mi też mniej gorąco jest. 18. Zrobię 17. Zrobię coś 17.30 w sumie. Zrobię coś do jedzenia. Zjemy sobie. Arbuza może kawałek też ukroję i coś, jakieś mięsko. I pójdę zrobić ogień i trochę do ogródka. Do szklarni muszę podlać kwiaty na schodach. W szklarni podlać. Może coś tam jeszcze dzisiaj dosieję. Także taki dzień. Dobra, zjedliśmy, słuchajcie. Chłopcy poszli na dwór. A ja po prostu padam. Mam tak napuchnięte nogi od tego, że nie spałam dzisiaj, że już nawet kapcia nie mogę wcisnąć. I padam na twarz, ale no jeszcze muszę iść na dwór, muszę iść zrobić ogień w piecu, żeby woda się zagrzała, żebyśmy mogli wziąć prysznic. Ja chciałam dzisiaj wziąć kąpiel. Nie wiem, czy mi się uda. Biorę resztki jedzenia dla psów. I idę robić ten ogień, już nie wiem, jeszcze muszę podlać, no podlać w szklarni, to koniecznie. I te kwiatki biedne, bo one są... A, czekajcie, jeszcze coś chciałam wziąć, bo te kwiatki są... Dzisiaj było prawie 30 stopni i one są... Sucho mają. Ogólnie w pokoju jest dalej Armagedon. Chłopcy nie poukładali tak, jak ich prosiłam. Przynajmniej no, Jasiu też tam rzucił wróg. Ubrania i okej, nie? Więc możesz gadać i gadać, a to dalej. Nie wiem. Ja im dzisiaj zabrałam telefony i im ich nie oddam do momentu, kiedy nie poprawią swojego zachowania, bo ja wysiadam.
Ja naprawdę bym chciała, słuchajcie, czasami przyjść do domu i móc odpocząć, a to się nie da. No i tak, dzisiaj jestem sama sobie winna, wiem. Mogłam iść spać, jak przyjechałam, ale no, nie mogłam. Więc tak, trochę sobie ponarzekam, a co? Jeszcze tam w piwnicy znalazłam takie resztki ziemi kwiatowej i ją wykorzystam tutaj na tą część, bo tutaj mam dużo keramzytu, a mało ziemi. I ja to pomieszam. I jeszcze, słuchajcie, ja wiem, że ziemia kwiatowa ma dużo tych takich wszystkich nawozów i tak dalej, typowych dla kwiatów, ale ja to zmieszam i będzie ok. No, ogień zrobiłam. Tutaj trochę podziałam, bo ta ziemia, ona i tak tam leży. Nie wiem, od zeszłej jesieni chyba, więc gdzieś tam była przywalona, wiecie, o, jakieś pudełko nawet. Przywalona po prostu gratami i ja o niej zapomniałam, a tutaj to sobie wymieszam razem z tą moją ziemią i będzie git, nie? Więc myślę, że w porządku. Jeszcze nie wiem, kurczę, czy jutro, czy kiedy, ale chciałabym też z kompostownika powyciągać ziemię. Idź, pimpuś. Z kompostownika powyciągać, bo tam jednak od dołu jest coś. No, tutaj sobie chociaż trochę wypielę dzisiaj koło tej szklarni, żeby trochę na dworze na świeżym powietrzu pobyć. Czekam, aż tam się spali porządnie, wtedy nałożę i pójdziemy do domu z chłopakami. Bo tutaj tak kosiarką nie mogę za Chiny dojechać. A, tu już mi meszek rośnie. Też muszę go zwalić, bo będzie wszędzie rósł. Pójdzie mi do szklarni. No, tu też już jakieś trawy wlazły tam. I tak, słuchajcie, jakby ktoś mógł wydłużyć mi dobę, to ja też miałabym co robić w swoim życiu. O, to jest nawet jakaś śruba. No, ja jak zwykle się zasiedziałam, słuchajcie. To muszę wziąć do śmietnika. Siedziałam sobie i słuchałam Rekotu Żab. Idę do domu. Idę wziąć prysznic, kąpieli już chyba, nie wiem, może sobie zrobię, ale zobaczymy. I tym Rekotem się z wami pożegnam na dzisiaj. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia jutro. Jutro będę miała więcej energii na pewno. Trzymajcie się ciepło. Pa!